Siemaneczko ludziska, tutaj Pajter jak zwykle. No i gramy znowu z Cave Factory 2. Jak tutaj widzieliście w ostatnim odcinku, urosło mi takie oto wielgachne drzewko, w którym mianowicie zrobię sobie na razie awkarkę. Tutaj wykopałem sobie, mogłem sobie porobić ściany, nawet spoko to wygląda. Ale myślę, że potem w przyszłości, jak będę miał czas, bo na razie chcę się zająć różnymi mechanizmami, zrobię sobie tam jakiś domek na drzewie, jakieś tam wejście, bo to, jak wspomniałem, super wygląda. No a teraz wracając do tej dziwnej maszyny tutaj. Tylko czekajcie, pająk jeszcze mi tutaj... Wow! Zlagował. Lagi mam. No, no dobra, wracając do tej dziwnej maszyny, tutaj jak widzicie, nieco to urosło, a mianowicie z tego względu, bo im większe te ściany... Ło, ło! Czekajcie, bo... O fuck, zaraz zginę. Nawet nie wiedziałem, że to tutaj kaleczy. Łuf. Łuf, łuf. Dobra, a tu jeszcze deszcz pada. O nie, a nie ma nocy. Im większe te ściany, tym można... Patrzcie, jest na razie tak? To patrzcie. Tutaj na razie nic nie można robić, co nie? A dodam tą ścianę, to mogę tutaj automatycznie więcej rzeczy włożyć. Im wyższy to, tym można więcej rzeczy naraz topić. A ja tutaj już mam przytopioną jakąś tam krew. Nawet nie wiem, co ja tam włożyłem, że to pokazuje, że mam krew. No i mam trochę złota. Bo chcę zrobić tutaj... różnego rodzaju narzędzia, a mianowicie... Czekaj, jak to było? Cast się nazywało. O, te wszystkie narzędzia. To już mi się udało zrobić. Patrzcie. Czekajcie. Gdzie to było? Tutaj do skrzynki to włożyłem. O. To i to mi się udało już zrobić. Zrobiłem to ze złota stopionego. No i teraz chcę zrobić dalsze narzędzia, ale to tak wiecie, wszystko w swoim czasie. Tutaj chcę zrobić, nie wiem, coś do kilofu, chociaż nie wiem w ogóle do czego mi się to przyda, do jakich narzędzi, jak się tutaj będzie kraftowało, ale to wszystko w swoim czasie. A teraz muszę zrobić coś takiego, czekajcie, jak to było. Powiedzmy, że najpierw patyków sobie zrobię. A teraz zrobimy sobie coś takiego, o. Bo w tym oto w stole, który się nazywa, czekajcie, jak on się nazywa? Wiecie, że nie wiem. Table, czekajcie. Będę chyba ten, to nie. Nie wiem już sam, chyba to ten był, tak. Czekajcie, w sumie mogę na to najechać. Stencil Tail, tak, który się tak kraftuje, tak, dokładnie. To był ten, w którym są jakieś takie różne rodzaju wzorki na jakieś różne... No nie wiem do czego to ogólnie te wzorki. Czekajcie, a czemu tego nie mogę robić? O, jest, dobra. Wzorki do jakichś narzędzi, no i zobaczcie, tutaj mam taki jakiś wzorek. Od kilofu, wezmę praktycznie to, co najbardziej potrzebne. Czy tam najbardziej praktyczny? He? Czyżby złoto mi się skończyło? Fak, a już chciałem wam pokazać. Czekajcie. Może teraz to jakoś na górę trzeba było zamienić? Jesus, czemu to nie działa? Coś źle zrobiłem? Czy ja to dobrze zrobiłem? Cast. A nie, to musi być tak. Jak ja zrobię, żeby to było samo? O, to coś. Tak, to musi być samo takie coś. O, damn it. Pickaxe head. Jak się to robi? Albo zobaczę, czy mam jakieś te złoto tutaj w ogóle. O, zawsze jak chcę coś pokazać, to nie mam. Tu tylko mam to. Potrzebne by było złoto. A złoto z kolei... No czekajcie, to chyba też mogę przetopić. To mogę przetopić. Czekajcie, idę zobaczyć, czy to mogę przetopić. Jak się nie mylę, to coś chyba z tego mogę przetopić, żeby mógł mieć więcej złota. Miecz działa, można przetopić. Miecz działa, buty niestety nie, a ta zbroja... Też mogę. Jej. Dobra, niech się ta zbroja tu przetapia i to w ogóle. Zobaczcie.
Tutaj tak to będzie wyglądało. Tu już się złoto robi. A ja idę jeszcze poszukać i nie wiem, zobaczę czy dam radę się przespać, bo ten deszcz mnie trochę wkurza. O, tu pod drzewem jest super, cisza. Ta korona drzewa jednak się przydała. Tylko pewnie już nie da radę spać, bo nie ma nocy. You can sleep only at night. A jednak! Dało się spać. No i zaraz powinien przestać padać. Ja muszę się porozglądać jeszcze po skrzynkach. W poszukiwaniu złota. Co ja tutaj mam? A jak nie będę miał złota, to będę musiał działać w ogóle przez to sitko. Wszystko przez sitko przesiewać. Ogólnie byłem trochę leniwy, nic tutaj ostatnio nie robiłem. Nic nie przesiewałem. Ale będę musiał, bo będę chciał zrobić automatyczne sitko. A tam do tego są takie jakieś dziwne rzeczy potrzebne. Tylko idę najpierw zobaczyć, czy mam jeszcze jakieś tam graty. Idę zobaczyć dom upgrindera. Dom upgrindera, zobaczymy. Czy tam jakie graty leżą. Wow, tutaj moby nadal się zabijają. Ja już mam tyle tego, że nie wiem, chyba będę musiał zrobić w końcu jakieś te skrzyneczki. A tu jakieś woreczki mam. Wow, zobaczymy co mi tutaj dały. Czekajcie. Bam. Wow, miecz iron. Spoko. Złoto, o! Git, jak najbardziej. Tutaj nie mam czasem złota, albo jakiś portek złotych. Kurczę, wiem, że miałem. Chyba je wtedy straciłem, jak zginąłem. Skrzynki to stąd zabiorę. Dobra, syf sam. Wracam się, zobaczę może sam co zrobiło. Nowy mieczyk. Muszę to wszystko w ogóle, jak tu widzicie, mam taki chaos. To w ogóle do mnie niepodobne. Ja ogólnie mam ładne wyspy. No ale cóż, tak się zaczyna jakoś, nie? O, to się wszystko stupiło. Pęk, 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 pięknie. I zobaczymy, czy teraz będę mógł... Nie. To co ja robię nie tak? Co ja robię nie tak, że to nie działa? To do czego to w końcu jest? To tu działało. Tu wystarczyło patyka dać, co nie? A to... Nie czaję tego. Skąd mam to wziąć? Może tak kotl? Nie. Pik. Skąd wziąć taką główkę do... tego kill-offu? Skąd? Jak się to kraftuje? Nie czaję tego. Patrz. Taką płytę, jak się ją robi? Tu jest mi pokazane, że o, ma się... Ten kill-off jakby? Nie czaję tego. Trochę za głupi jestem na te mody, ej. Wow. Tutaj pełno tych główek jest, ale tu jest pokazane, że tylko tym się zalewa. A jakie mam zrobić tą płytę, ej? Może kill-off po prostu dam, poczekajcie. Mam kill-off? Mam. Albo nie ten stół. Nie wiem, może to coś innego jest. A tu jest unlock slot, to czyli odblokuję kolejny slot. Nice. Czekajcie, tool. Może to w tym stole? Zobaczę, czekajcie, bo ja tu wcześniej zrobiłem też jakiś stół, tylko nie pamiętam do czego on tutaj był. Tu się coś naprawia. Repair a modification on the main way, aha. Tu się raczej naprawia w tym stole. A jak ja mam zdjąć tą głowę z tego? Jesus, nie wiem. Nie wiem. A to? Jak to się tworzy? Ja nie czaję tego, nie czaję tego. Tu jest niby jakiś krzyżyk głupi, o. Który się przelewa na tą płytę. A jak się tworzy tą głupią płytę? Co tam trzeba położyć? Stone?
Binding. Jak się to kraftuje? Binding. Stone. Damy stone, poczekajcie, bo to w sumie... O, stone binding. Jak się to kraftuje? Dobra. No spoko. Spoko. Fajnie, że to jest pokazane. Jak to ktoś, kto nigdy nie grał na modach, ogarnie coś takiego? Ej, dobra, zrobię krzyżyk. Czekajcie, to nie tak miało być. Powiedzmy, że to krzyżyk. Ej, jak ja mam to skraftować? Ej, jak nigdy nie grałem na modach. Skąd ja mam wiedzieć, jaki jest sposób kraftowania tego wszystkiego? Ja nie wiem, jak właśnie dużo osób na wideo, na takich na modach, oni to wszystko od razu wiedzą. Ej, nie wiem. Spędziliście, nie wiem, 5 lat na tej Wikipedii, czy co? Damn it! Jak to skraftować? Oh. Jak to skraftować? Kto mi to powie? Tu jest niby jakaś głupia płyta, a jak się zrobi tą płytę, ej? Nie czaję tego. Nie czaję tego. Dobra, piszcie mi w komentarzach, ja idę za ten czas zrobić coś sensownego. A mianowicie muszę powiększyć tam mob grinder. Nie czaję to, jak się tworzy te płyty. Jak skąd mam dostać, znaczy zrobić te części? O, tu na przykład... To było jakoś proste. Postawiłem tylko oto na to, nie? Na ten stół. Tutaj trzeba było patyk postawić. Tutaj z kolei nie wiem, jak skraftować tą główkę. ITP itd. Dobra, to mniej więcej będę wiedział, bo to jest iron ingot i tu jest tylko iron. Poczekajcie, idę to zrobić, bo chyba mam irona. Ej, no te głupie lagi. Irona to mam pod dostatkiem. Się bawiłem tą maszyną. Dobra, idę tam, to skraftuję. Trochę nudy, ale wiem, dobra. I za chwilę idę budować tam trochę mob grindera, bo mi potrzebne są ender pearls i w ogóle różne graty. Tak to było? O. I tam też będzie potrzebne. No i teraz tak, jeżeli mam to, 7, to powinno to zalać teraz. Czemu to nie zalewa? Ty tego nie przytapię. O, w końcu coś działa. Ojej, w końcu coś działa. Zrobiłem jakąś płytę. Nice. Kolejny główienko do kolekcji. To się dało, bo to było proste jakoś, nie? A na przykład jakiś księżyc? Jaka jest... O, patrzcie, skąd ja mam to wziąć? Fleet full guard. No i dobra, i co? Jakie mam? Tu jest niby napisane Flint Full Guard, tak? A jak się to kraftuje? Tego nie wiem, dobra. Nie chcę się w tym momencie szukać tego na Wikipedii czy gdziekolwiek. Dobra, ten tryb schowam w sumie też tutaj, niech jest. Może mi się do czegoś przyda później. A idę poszerzyć ten mob grinder, ej. Jeszcze lagi! Jak się co kraftuje, kto mi powie? Maciek stoi za mną, czyli lofo, i mnie trochę wkurza. Jak nie lubię, jak tak ktoś patrzy mi za plecu. Nawet nie powie, że tu stoi. Tylko słychać, czy tam czuć jego oddech. Umyj zęby. Oczywiście żartowałem. On wszystko bierze to do siebie i idzie się focha. Puściłeś focha? No jak nie? Dobra, zrobimy tak. Nie, to musi być wyżej, no i... Co się dzieje? No, dzisiaj nic mi nie wychodzi. Patrzcie, lag. 0 FPS-ów. A nic nie mam tak powłączane. Bam. Tu muszę zrobić taką komorę. Żeby tutaj moby się też respiły.
bo... Mam nadzieję, że mi teraz tutaj nic nie wyskoczy. Może ja to jeszcze zostawię. Co ty chciałeś, slime? Co ty chciałeś? Czekajcie, nie, to miało być na dwa. Aha, to tutaj już jest okej. Wow, lodowaty... Lodowaty Blaze. Tylko wiecie co, muszę się wrócić po... No bo nie muszę. Po koble, nie idę po koble, bo mam mało koble. Dobra, wiem, trochę nudny odcinek będzie, ale taki musi być. Taki musi być. No ogólnie tutaj też, znaczy ja dużo nie gram, oni więcej grają. Nie, Lofo? Trolek? Nagram tutaj odcinek i muszę zaraz dać im kompa, ponieważ oni sobie tam wspólnie grają. Muszę to po prostu poszerzyć, więcej mobów będę miał. Będę mógł jeszcze expić dzięki temu. Potem to jakoś, powiedzmy, ulepszę to wszystko teraz, to tylko tak prowizorycznie. Będę miał dużo redstone'a itp., to będę mógł robić na przykład... Wiecie, ten mob grinder, który praktycznie znacie. A teraz to nie. Czekajcie, muszę tego noba zabić, bo on tutaj... Nie wiem, czy on mnie zamrozi. Szybko! Dobra, tu zrobimy kobę. Ach. Czekajcie, nie tak to w sumie miało być, ale dobra. Nie tak miało być, ale dobra, dokończę to tak jak jest. No. O, śnieżki. Nudy trochę. Dobra, ja tu chyba będę kończył. Ja po prostu chcę tak zrobić, żeby tutaj moby w sumie tam spadały, a na tych miejscach one żeby się respiły, żeby miał trochę robienia, znaczy tego. Żeby trochę expa było, co nie? Jak to skończę? Zobaczycie to w kolejnym odcinku, jak to wyszło. Tymczasem nie chcę zobaczyć. To jest za nudze i siemano, do następnego.